Widok wyprzedzających się ciężarówek powinien być już rzadkością, ale jak można zaobserwować na drogach szybkiego ruchu z przestrzeganiem przepisów obowiązujących od tygodnia, bywa różnie. Choć i tak jest lepiej niż przed wprowadzeniem zakazu. Jak wygląda teraz jazda ciężarówką i obok ciężarówki? O tym Łukasz Kądziołka. Niektórzy trzymają się swojego pasa, inni wręcz przeciwnie. Po wprowadzeniu zakazu wyprzedzania dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony na drogach szybkiego ruchu, widok jadących obok siebie ciężarówek jest rzadszy, ale zdarzają się kierowcy, którzy przepisów nie przestrzegają. Rzeczywiście takie filmiki u nas się pojawiły, tego typu informacje od innych użytkowników, natomiast widzimy zdecydowaną poprawę. Nagrania pojawiły się nie tylko z dróg w województwie śląskim. Już 4 lipca autostradę A2 pod kątem łamania zakazu obserwowali z drona policjanci. W ciągu kilku godzin ujawniono aż 33 wykroczenia. Jak wyjaśnia policja, przepis ma na celu przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na autostradach i drogach ekspresowych. Chcemy przeciąć kolokwialnie nazywany wyścig słoni, czyli wyprzedzanie się przez pojazdy ciężarowe z bardzo niewielką różnicą prędkości na bardzo długim odcinku trasy, a co za tym idzie, i tu zajmuje to długi czas. Właśnie podjęcie tego manewru, jak i wykonanie tego manewru, co w konsekwencji powoduje spiętrzenie się samochodów. Zdaniem kierowców ciężarówek wcale nie jest bezpieczniej. Żadnego zagrożenia nie stwarzało wyprzedzanie, nie? W jednym kierunku wszyscy jedziemy, a teraz co, będzie bezpieczniej na zwykłych drogach, jak ciężarówka wyprzedza? No, nie sądzę. Niektórzy obawiają się, że w ciągu 4,5 godziny, a tyle bez przerw może jechać zawodowy kierowca ciężarówki, nie dojadą tam, gdzie zwykle. Dlatego gdzieś będą chcieli nadrobić stracony na autostradzie czas. Zdaniem kierowców są pory i odcinki dróg, gdy takie ograniczenia nie mają sensu. Najlepsze były zakazy tymczasowe, to znaczy albo na jakimś odcinku autostrady. Było to jednak dobrym rozwiązaniem. I myślę, że przy tym najlepiej pozostać. Tak samo dla mnie zakaz wyprzedzania ciężarówek w nocy też nie ma sensu, bo druga, trzecia w nocy z poniedziałku na wtorek potrafi być autostrada tam na Legnicę, właśnie na Niemcy, stosunkowo zakorkowana, że jedna ciężarówka za drugą jedzie, a lewy pas jest pusty, a ciężarówki się męczą. Jednak nie wszyscy rozumieją, po co kierowcy ciężarówek w ogóle się wyprzedzają i dlaczego nie przestrzegają przepisów. Prawie nikt z moich rozmówców, z kierowców zawodowych, nie jeździ 80 km na godzinę, tylko ma tak zwany kaganiec, czyli taką barierę, że nie można więcej pojechać, nałożoną na około 90 km na godzinę. I stąd się biorą wszystkie problemy, z którymi się spotykaliśmy na tych trasach, jeśli chodzi o długie wyprzedzanie się ciężarówek. Ponieważ jeśli wszyscy z nich trzymaliby się prawa i jeździli maksymalnie 80 km na godzinę, to prawie nikt z nich nie musiałby wyprzedzać. No i ten problem w zasadzie rozwiązałby się sam. Kierowcy ciężarówek muszą pogodzić się z tym, że za wyprzedzanie na autostradzie lub drodze ekspresowej o dwóch pasach ruchu w jedną stronę mogą dostać mandat w wysokości 1000 zł i 8 punktów karnych. Manewr na takiej drodze jest możliwy tylko wtedy, gdy wyprzedzany pojazd porusza się o co najmniej 10 km na godzinę wolniej. Pytanie tylko, jak kierowca ma te różnice oszacować.